Państwo tego nie widzą. Marcin ma najlepsze notatki świata. Bazgrzesz tak, że choćbym ja chciał odczytać, co tu jest koźwa napisane, nie masz. Stary, ty byś mi dał tą kartkę. Pokaż mi. Nie ma szans. Do kamery tu mogę pokazać. Tak. Tak, to proszę, jest... proszę. To jest pismo klinowe, drodzy Państwo. Dzień dobry Państwu, witajcie. Tu Melina w SC Rock, a ze mną z Wami Karol Paciorek. Cześć Karol. Dzień dobry. Kurczę, przyznam Ci się, że jestem troszeczkę zestresowany. No i bardzo dobrze. Lecimy. Ja w sumie to. Nigdy w Melinie nie byłem. Niemożliwe. Był tu prezydent Kwaśniewski u Ciebie. Tak, ale ja wiem, jak rozmawiać z prezydentem Kwaśniewskim. Wiem, jak chyba rozmawiać z politykami, a tu wiesz, jest jakby mistrz wywiadu internetu. Dobra, nie, to nie chodzi o kadzenie. Chodzi o to, że robiłeś setki wywiadów i teraz weź zrób... Rozumiesz, jakby pewnie każde pytanie, które zadam, to ty przerabiałeś 53 razy... Pomogę ci. Do swojego... Pomogę ci. Ja uważam, że nie mam bardzo niewiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Super. Bo właśnie od tego chciałem zacząć. Mianowicie, słuchaj, zastanawiałem się, jakie było najbardziej absurdalne pytanie, jakie ja usłyszałem kiedyś w wywiadzie i sobie przypomniałem. Dawaj. Nie bój się, nie to u ciebie. Musiało być... okej. Okay. Pewien dziennikarz powiedział tak, panie Marcinie, pan ma takie gadane, pan dużo anegdot zna, to niech mi pan opowie 4 fajne historie, a ja już ja je spiszę i będę miał wywiad. I ja tak zrobiłem tak. Powiedz, że zrobił to mailem jeszcze. Nie, to akurat zrobił na żywo, ale prawie. Więc, panie Karolu. Takie jakby... Promocji. 3 fajne historyjki, żeby zainteresować widza. Coś o sobie, coś na wesoło, na smutno. To mam jedną. Dawaj. Dlatego właśnie, że zaczęliśmy rozmawiać o tym, niedawno był u ciebie prezydent Kwaśniewski. U mnie będzie niebawem. Ale też był u mnie jakiś czas temu prezydent Duda, jeszcze w czasie kampanii wyborczej. To wywołało zresztą wiele kontrowersji. Wywołało. Szumu. Miałem zamiar później o tym pogadać, ale super, zacznijmy ale od tego. Ale to możemy o tym pogadać jakby szerzej później, ale anegdota na początek. Nie, jedziemy teraz. Życzę, żeby tutaj w ogóle wpadł, ale myślę, mógłby się też czuć ciekawie. Ja bardzo. W każdym razie, jak kręciliśmy ten wywiad i tam było bardzo dużo, no wiesz, nerwów po mojej stronie, oczywiście bardziej niż po stronie prawdopodobnie prezydenta, to ja przed rozmową, przed tym ostatecznym terminem, który był zrzucany wielokrotnie, żeby wreszcie się dogadać i do niego doszło, zasięgnąłem języka u osób, które się bardziej znają na całym protokole takim, wiesz, politycznym, dyplomatycznym, oficjalnym. Mianowicie chciałem powiedzieć moim ludziom w biurze, którzy ze mną pracują, czy pracują obok w tym samym budynku, słuchajcie, na co mamy się przygotować. No bo to jest urzędujący prezydent, no nie? No i dowiedziałem się, że tak, na 100% dzień przed nagraniem przyjedzie pan z SOP-u służby, tak. Prawdopodobnie sprawdzić budynek. W dniu nagrania na bank przyjedzie znowu przed przyjazdem kolumny prezydenckiej ktoś z SOP-u, pewnie z psem, żeby sprawdzić budynek. Będzie jakaś lista osób, które są w budynku i w budynku zostają. A poczekaj, to było w tej kanciapie, w której też się u ciebie gościłem na Mokotowie, nie będę zdradzał adresu. Nie, ty byłeś już w tej nowszej, w tej starszej to nie byłeś, tamto to w ogóle, to tamten budynek to był też ciekawy. Nic z tego się nie wydarzyło. Żadna z tych rzeczy się nie odbyła. Nikt budynku nie sprawdził wcześniej. Dzień. Nikt go nie sprawdził w dniu nagrania. Zartujesz? Mówię serio. Oni po prostu przyjechali. Tamta uliczka była taka dość wąska. Kolumna prezydencka to były przynajmniej 2 te BM-ki duże, no i pewnie jeszcze jakiś tam bus, który zaparkował w pobliżu. Ja po prostu, wiesz, usłyszałem pukanie do drzwi, patrzę przez Judasza, a tam sympatyczny, smutny pan, który powiedział, że no jakby to my. Panowie weszli. Weszli do budynku, nie sprawdzili tego budynku, sprawdzili tylko pokój, w którym nagrywałem. I to przez pokój mam na myśli pokój. Tutaj jest studio, a ja nagrywałem naprawdę w pokoju. Też miałem w nim kotary. Pan z SOP-u zajrzał za kotary. Ja mówię, proszę pana, za kotarą każdą z nich są po prostu ściany. On dosłownie trwał to 30 sekund. Dobra, czysto. Ja zdębiałem. Myślałem sobie... Dzięki Bogu, że żyjemy w takim kraju, w którym ani ja nie mam niecnych planów wobec głowy państwa, ani prawdopodobnie nikt tutaj nie planował czegokolwiek, wiesz, groźnego, ale powiem ci szczerze, jak się mówi czasem o państwie z kartonu, to mi się ta historia przypomina, że to tak być nie powinno. I nie mówię tu o prezydencie Dudzie, mówię tu o każdym urzędującym prezydencie tego kraju. To powinno wyglądać chyba trochę poważnie. Swoją drogą, bo pewnie większość widzów wie, ale mniejszość nie wie, że ty rozmawiałeś wtedy nie tylko z urzędującym prezydentem i kandydatem Dudą, ale ze wszystkimi głównymi, 6 bodaj. Hołownia, był pierwszy tak, Bosak,
Hołownia. Trzaskowski. Trzaskowski był później też. Miała być pani Kidawa-Błońska, ale no, była zamianka. Biedroń, Kośniak-Kamysz i Duda. Nie, pięć, tak? Pięć czy sześć. W każdym razie z tymi wszystkimi. Mnie ciekawiło wtedy, jak wyglądał twój proces myślowy, bo to z jednej strony jest super gratka, nie chodzi mi o proces myślowy w trakcie rozmów, tylko przed, tak? Z jednej strony super gratka, no w ogóle wiadomo było, że będą wyniki, znaczy było duże prawdopodobieństwo, a jednocześnie ryzyko, tak? No bo jakby... Tak. No i co wtedy kombinowałeś? Myślę, w sensie plusy, minusy, wiesz. Myślałem dokładnie to samo, co myślę teraz, bo ja podobny plan mam na drugie półrocze tego roku, czyli kampanię parlamentarną. Kampania parlamentarna. Też chcę zaprosić przedstawicieli partii i mam nadzieję, że to się uda w takim wymiarze. Innymi słowy, że uda mi się zaprosić i przyjdą wszyscy gracze z wszystkich opcji politycznych. Zobaczymy. W sumie powinni, bo jak ci ktoś nie przyjdzie, to będziesz oskarżony, że... Ale to tylko YouTube też, tak? W sensie nie będzie oskarżony. Mimo wszystko to nie jest tak, że to jest TVP, gdzie masz pewnego rodzaju obowiązek pojawienia się jednak, mniejszy lub większy. W każdym razie ja sobie myślałem tak, nie jestem dziennikarzem. Jestem... Kim ty jesteś? Twórcą internetowym. Jestem twórcą internetowym. Robię różne rzeczy na YouTubie. Robię rzeczy poważniejsze i robię rzeczy śmieszne. Ja wiem, wiesz dlaczego cię pytam, no bo jednak ty, ale wykonujesz dziennikarską robotę, znaczy w tym sensie... Ale nie jestem dziennikarzem. Jakby zamknięcie mnie w określeniu dziennikarza sprawiłoby, że ja bym więcej stracił luzu i możliwości robienia tego, co chcę robić, a niewiele bym zyskał. A przede wszystkim nie jestem dziennikarzem z wykształcenia. Ja też nie jestem. Jestem historyk, magister nauk historycznych. Dla przyjaciół Medii, która narysował Andrzej Mleczko. Nie jesteś Medii. Okay. Nie, ja mam maturę tylko. Dojdziemy do tego. Mam tylko maturę. Ja wracam, tak. Zawijamy. Jak prezydent Kwaśniewski. Twórca. Ale nie, on nie, wchodził on, studia, ja wiem, on ma absolutorium, nie ma magisterium. Też czytałem tę książkę, słuchaj. Fajna książka, swoją drogą. Dobra książka, tak. Mówimy o wywiadzie rzeka, autobiografia, tak. Aleksandra Kwaśniewskiego. Więc myślałem sobie, że jestem naprawdę, i mówię to bez cienia kokieterii, ironii, jakiegoś bałamucenia, myślałem sobie tak, mam 30 parę lat, jestem wyborcą, w internecie jest bardzo dużo ludzi podobnych do mnie. Czyli ludzi, którzy mają A, w pompie politykę, B, nie wiedzą na kogo zagłosować, C, nie oglądają telewizji, D, nie czytają gazet. Czytają internet, oglądają Instagram, TikToka, YouTube'a. Chciałbym być pewnego rodzaju przedłużeniem części tych osób. Oczywiście mając swoje poglądy, oczywiście mając swoje doświadczenie mniejsze bądź większe i jakiś ogląd na rzeczywistość. Więc po prostu starałem się trochę przedłużyć, znaczy oczywiście też w tym wszystkim być sobą, no nie? Jakby odpowiadać za te rzeczy, które mnie interesują. I tak to wyglądało. I w tę stronę chcę to prowadzić, tak? Czyli nie być kimś, kim nie jestem, ale być równocześnie człowiekiem z internetu. Co odpowiesz na zarzuty, że czy Duda, czy Trzaskowski chętniej przyjdą do ciebie, no, bo wiedzą, że u ciebie będzie milej, niż gdyby poszli do niesprzyjającej Duda do TVN-u, a Trzaskowski do TVP. A u Paciorka będzie sympatiko. To sympatiko wynika z dwóch elementów tak naprawdę. Ja po pierwsze chcę, żeby mój program nie był oparty na kontrze. Bo programów opartych na kontrze to możemy obaj tutaj wyliczyć wiele formatów. W telewizji, w prasie, w radiu. Ideą fix mojego formatu jest to, żeby porozmawiać i spróbować się porozumieć, nawet jeżeli się nie zgadzamy. I wydaje mi się, że częściej niż rzadziej mi się to udaje osiągnąć. Oczywiście politycy to jest taka rasa, ludzi już wychowanych w tym, żeby iść na kontrę, do spodu, wiesz, bić się. Ja taki nie jestem, ale ja próbuję zrobić coś trochę bardziej zniuansowanego, czyli gdzieś z pomiędzy tych ich z tego wodolejstwa i gadania tych samych kalek wyciągnąć coś, co inteligentny widz, a ja uważam, że naprawdę ludzie słuchający tego są ogarnięci i wiedzą więcej, żeby oni wyciągnęli właśnie to, co jest pomiędzy. Dlatego też mój kanał się nazywa, jak się nazywa, czyli Imponderabilia, że to gdzieś są rzeczy pomiędzy. Bardzo skomplikowana nazwa. Bardzo. Gdyby się pytał pewnie jakiegoś konsultanta, jakbym wiedział, kurde, że można się nazwać Melina, to... Wiesz, no, z takim nazwiskiem to jakby... Mógłby być u Paciorka, nie? Każdy członek rodziny już wykorzystywał to w jakiejś formie. Wiesz, moja siostra miała firmę Melina kiedyś. No to... Okej. Słuchaj, ale chciałem cię się zapytać, bo mówisz o... Mogę ci przerwać?
bo wy, państwo tego nie widzą, gdzie jest kamera? Państwo tego nie widzą. Marcin ma najlepsze notatki świata. Bazgrzesz tak, że choćbym ja chciał odczytać, co tu jest koźba napisane, nie masz... Sorry, ty byś mi dał tą kartkę. Pokaż mi. Nie ma szans. Do kamery tu mogę tu pokazać, nic. Tak. Tak, to proszę, jest... proszę. To jest pismo klinowe, drodzy państwo. Słuchaj, nie, kochany, nie chcesz poczytać? Wiesz co, ja ci powiem tak, że... to jest dygresja tylko, że oczywiście mógłbym robić notatki w komputerze, a nawet sobie trzymać tutaj na telefonie, ale jak zapisuję ręcznie, jakoś wchodzi mi to głębiej w dynię, wiesz? Okej. I nawet czytałem gdzieś, że muszę to sprawdzić, czy jest to fakt prawdziwy, czy fakt, ale chyba prawdziwy, że w Korei Południowej, w której wiadomo, społeczeństwo niezwykle rozwinięte technologicznie, gdzie wiele rozwiązań technologicznych wprowadzano na samym początku, że w którymś momencie nastąpiła próba powrotu przynajmniej częściowo do pisania w szkołach, bo że lepiej dzieciaki zapamiętują, lepiej coś tam wchodzi. Ja muszę niektóre rzeczy zapisywać po prostu. Także, ale że mam charakter, jaki mam, pisma. Dobry. Pisma. Nie, no, charakter masz mocny. Wracamy, w sensie, słuchaj. Kolegium medicum by cię przyjęło, nie ma szans. Ale stary, ale mam czasami takie, że wiesz, próbuję odczytać swoje notatki w trakcie rozmowy. Politycy. Tak. Wiesz, a jak to jest z twojej perspektywy, biorąc pod uwagę ten kontekst, o którym powiedziałeś, że jesteś właśnie z takiej, a nie innej bajki. A mianowicie, bo dzisiaj jest trochę tak, że nawet w sensie ostrego dyskursu publicznego, to nie politycy są najostrzejsi, tylko na przykład dziennikarze sympatyzujący z różnymi opcjami, albo, i to jest najostrzejsza grupa, kibice, czyli po prostu zwykli ludzie, internauci, którzy komentują na przykład twoje rzeczy i w tym sensie, czy i w tym, wtedy, kiedy przepytywałeś wszystkich kandydatów i dzisiaj, czy to jest jakiś dla ciebie problem, czy nie, bo spodobała mi się twoja, w którymś z wywiadów powiedziałeś, że jak nie będziemy ze sobą rozmawiać, to się pozabijamy. No, no ale nie jest tak? Jest. No. I cytując klasyka, warto rozmawiać. Warto rozmawiać. Ale Jana pozdrawiamy. Właśnie jak... Chciałem cię spytać właśnie, czy... No bo obstawiam, że była część ludzi, która na przykład... Co? Paciorek z Dudą? Absolutnie. Jak mógł? Zeszmaciłeś się? Koniec Paciorka. Drudzy, co? Z Trzaskowskim? Koniec Paciorka, szmato i tak dalej. Biorę to. No biorę to na klatę, no. Ale rozmawiasz ze swoimi... Nie rozmawiam, nie wchodzę w komentarze, nie czytam komentarzy. Nie czytasz serio? Nie, w ogóle nie czytam komentarzy. Ale to dla zdrowia psychicznego, czy... Też. Ale przede wszystkim nie czytam komentarzy, dlatego że widzisz, ja robię YouTube'a, ty jesteś świeżakiem, ty jesteś człowiek. W ogóle masz studio godne debiutanta, ale nie. Ja zaczynałem robić YouTube'a w 2010 roku. Pamiętasz, wtedy była nasza klasa, Facebooka mało kto używał i tak dalej. Ja w tym świecie YouTube'owym, internetowym, gdzie pokazywałem swoją facjatę trochę inaczej niż tak, jak pokazywano swoją facjatę w telewizji, gdzie właśnie tego feedbacku nie było. No bo co, dostawałeś listy do redakcji? Wiesz. Potem się zaczęły Facebooki. Tak. Ja od samego początku, pierwszy film i tam już były komentarze. Więc jak od 2010 roku regularnie czytałem komentarze na swój temat, każde. Od jesteś super, jesteś przystojny, jesteś brzydki, jesteś za gruby, jesteś za chudy, jesteś za śmieszny, przerywasz gościom albo dajesz się gościom zbyt dobrze wypowiedzieć. Mógłbym ci cały leksykon z tych komentarzy zebrać, z których wynika wszystko, więc wynika nic. Dla mnie. Doszedłem do takiego momentu i nie chcę, żeby to zabrzmiało buńczucznie, bo ja, broń Boże, nie uważam, że jestem, wiesz, jakimś nieomylnym prowadzącym rozmowy i tak dalej, ale wiem, że jeżeli mam zachować zdrowie psychiczne i podchodzić do każdego z moich gości z otwartą głową, nawet jeżeli nie do końca zgadzam się z nim jako, wiesz, na przykład politykiem, to ja muszę się od tego oderwać. Po prostu muszę. I brać na klatę, jeżeli położę jakąś rozmowę i, wiesz, wiele osób mi napisze, że Karol, ta rozmowa po prostu była do bani, co się może zdarzyć i ja to akceptuję, bo nie jestem nieomylny i każdy mnie wygorszy dzień, ale po prostu biorę to na klatę. No robię w mediach, wiesz, o co chodzi. Ale właśnie, to jest moje pytanie takie trochę techniczne, ale to też chyba wydaje się ciekawe dla wielu ludzi. Wszyscy żyjemy w tej chwili, wiesz, w wirtualnej rzeczywistości. Więc z jednej strony bardzo rozumiem i popieram odcięcie się i nieczytanie komentarzy dla zdrowia głowy. Z drugiej strony wykonujesz jakąś pracę. No ja nie mówię teraz o... No, z jednej strony chciałbym nie czytać komentarzy, a z drugiej strony jak wśród tych komentarzy wychwytuję czasem jakieś merytoryczne, kurcze... A to ja rozwiązałem to trochę inaczej. Jak to rozwiązujesz? Mam grupę na Facebooku, która jest
przeznaczona tylko zamkniętą. Znaczy, do której każdy może dołączyć, ale ona jest zamkniętą grupą na Facebooku. Znaczy, to wynika z mechaniki serwisu, tak? Do której każdy może dołączyć, akceptując regulamin, który tam napisałem. I to jest grupa dotycząca tylko formatu Imponderabilia. Ona jest wąska, tam jest chyba teraz 1000, może 2000 osób. Czyli są merytoryczni. I tam zasady są proste. Dyskutujemy o tym. Ja wrzucam z pewnym wyprzedzeniem. Okej. Okay. Za jakiś czas będzie u mnie Marcin Meller gościem. Czy chcielibyście o coś zapytać? I to działa też wstecznie, czyli osoby, które są na tej grupie, mogą się odnieść do tego, co zostało opublikowane. Więc ja wiem, że tam jest pewna wąska grupa ludzi, która ogląda, której zależy, co jest moim zdaniem ważne. Nie jest to na przykład widz, który przyszedł, bo takich jest przecież dużo, zwłaszcza kiedy przychodzi do mnie ktoś mega znany, nie wiem, Doda właśnie, czy prezydent Duda, którzy są na moim kanale po raz pierwszy. Oni mnie nie znają. Czyli na przykład mogą za jasną cholerę po prostu nie polubić prowadzącego. Tych komentarzy jest bardzo dużo. No gość fajny, ale ten prowadzący, no to on jest taki. Ja mówię, no okej, okay, no ja jestem taki, jestem jakiś. Nie jestem po to, żeby wszystkim się podobać, jak chyba każdy prowadzący program. Więc to biorę na klatę, natomiast jest grupa od tego, gdzie my sobie dyskutujemy o tym, o jakie tematy warto zahaczyć, o co warto zapytać, co jest ciekawe i co moją widownię, taką korową, czyli ludzi, którzy oglądają może nie wszystkie, ale dużo imponderabiliów, interesuje i tak sobie staram to wymanewrować. Natomiast, co jest dość ważne, ja jestem w ogóle orędownikiem tego, że skoro to jest mój format, robię w nim praktycznie wszystko sam. Od nagrania, przez montaż, zaproszenie gościa, research i tak dalej. Ja lubię brać wszystkie rzeczy na siebie. W takim sensie, że jeżeli to pójdzie dobrze i wszyscy będą zadowoleni, to będzie fajna rozmowa, to są moje pytania, to jest moje prowadzenie rozmowy. A nie, że ja tutaj miałem, wiesz, że czytam komentarze od publiczności. Ja nigdy nie byłem fanem tego rozwiązania. Wiem, że niektórzy tak robią i to jest też okej, ale po prostu to nie do końca jest moje. Wolę albo zrobić coś dobrze po swojemu, albo dać ciała po swojemu, ale po prostu mieć na swoich zasadach. Ale taki fajny notatek nie masz. No taki fajny. Wypisałbyś mi na co? Paracetamol, receptę? Dałoby radę. Wiesz co? Jak przygotowałem się do tego programu, to nie wiem, czy to będzie komplement czy zniewaga, ale zdziwiłem się, że jak z mojej perspektywy jesteś tak młody, to znaczy, że się urodziłeś w roku 86, ponieważ jak studiowałem tak twoją biografię tą internetową, to co? Tylko 86? Kiedy on to wszystko... Ja to myślę, czyli staro wyglądam, to chciałeś powiedzieć, nie? Ty za to wyglądasz młodo. Wiedziałem, że przywalę jak, wiesz, łysy grzywką kan stołu. No bo będąc tym weteranem, bo wiesz, w opisach internetowych to robią z siebie już takiego niemalże, no nie niemalże, weteran polskiego YouTube. Czy o mnie? Tak. No, więc... no z perspektywy YouTube'a tak. W 2010. Niewiele osób robiło YouTube'a wcześniej niż ja. I robi nadal. Powiedz mi, tak się zastanawiałem nad przemijaniem właśnie, wiesz, na przykład świat blogosfery, którego w zasadzie już nie ma w tym... Wtedy, w tym 2010, to główny taki z perspektywy czasu motyw, żeby tego spróbować, to było co? Wideo? Przygoda, młody byłeś... Tak, byłem na studiach. Studiowałem wtedy studia porównawcze cywilizacji na UJ-cie. Chciałem do tego dojść zaraz. Wspaniałe studia. Dotrwałem do trzeciego roku. To zapytam cię, jakie cywilizacje porównywałeś? To jest po prostu komparatystyka obszarów kulturowych. Te studia zostały stworzone przez jednego człowieka. To jest bardzo ciekawe. Była taka figura, która... pan profesor Andrzej Flis, już nie żyje niestety. I on był tak ważną postacią na UJ-cie, że pozwolili mu otworzyć własną katedrę. Nie katedrę. Kierunek studiów w Katedrze Filozofii, właśnie studia porównawcze cywilizacji. I on wymyślił studia od zera, wszystkie kursy. I tam były kursy, które się nazywały Chrześcijaństwo pierwszych wieków, Historia kultury europejskiej, wiesz. I na tych zajęciach na przykład miałeś wykład, który się nazywał Jezus Chrystus, czarny Żyd. I wyobraź sobie, że jesteś, wiesz, 19-latkiem po maturze, idziesz na te studia, dostajesz się, siadasz, wiesz, po liceum, nie? Siadasz na auli, przychodzi pan profesor i rzuca ci to. I mówisz sobie, okej, świat jest większy niż myślałem. Dużo trudnych słów. Imponderabilia, komparatystyka. Dasz radę. Studia porównawcze cywilizacji. Ale ja chciałem się jeszcze cofnąć przed UJ. Mhm. Urodzony w Limanowej. Chłopak... Tylko urodzony po prostu w szpitalu. W szpitalu, ale chłopak z Bochni. Z Leszczyny. Ale liceum Bochnia. Liceum Bochnia, tak. Bochnia, dobra. Mhm.
to chciałem się tej bochni proszę przytrzymać, a mianowicie co byś ze swoją wiedzą absolwenta liceum Bochni, czy w ogóle miejsca, gdzie się urodziłeś, powiedział ludziom z Warszawki, czego nie wiedzą? W tym sensie, co wiesz o Polsce takiego, czego nie wie warszawska kawiarnia? Na przykład, co cię mniej dziwi? Dobra. Wiesz, o co mi chodzi? Ja bywam w mojej rodzinnej Leszczynie w miarę regularnie, w sensie raz na miesiąc przynajmniej staram się być. Ile osób mieszka w Leszczynie? Tysiąc, około tysiąca. To jest ile od Bochnia jest najbliższe? Bochnia 25 kilometrów. I cieszę się, że tam bywam. W sensie, no, przyjeżdżam do ojca, tak? Cieszę się, że tam bywam i cieszę się, że cały czas właśnie mam ten kontakt i uważam, że to jest pewnego rodzaju moją siłą, taką też życiową, że nie dałem się, w sensie, że nie zamieniłem się w warszawiaka, w tym najgorszym możliwym rozumieniu tego słowa. Więc wydaje mi się, że ktoś mieszkający w dużym mieście, kto się urodził w dużym mieście, ktoś, kto nie bywa poza miastem, albo jego bywanie poza miastem ogranicza się do majówki, działki, i, albo ewentualnie kurortu, no to ja bym życzył mu właśnie odnowienia kontaktu z rodziną, która mieszka gdzieś tam w Białogardzie. No bo Kwaśniewski się kłania. Albo to ta książka mi jeszcze rezonuje. No nie wiem, wiesz, w tej miejscowości odwiedzenia tej cioci, która mieszka w Lublinie, nawiązania kontaktu takiego, nie na zasadzie, okej, przyjechałem i teraz powiem wam, dlaczego jesteście głupi, bo Podkarpacie głosuje na PiS i ty, ciociu, jesteś, wiesz, tylko próby zrozumienia. Jak wyglądają te twoje rozmowy? Nie, w sensie, nie chodzi mi tylko o politykę. Znaczy, no. Jakie są tematy? Przyjeżdżasz, Karolek przyjechał, i o czym... No to ja właśnie staram się wtedy mało mówić, a bardziej chyba słuchać. No i co jest najciekawsze? Myślę, że doskonale o tym wiesz, że kiedy przyjeżdża ktoś z trochę większego ośrodka do mniejszego, to wystarczy kilka pytań, żeby ludzie chcieli opowiedzieć ci no rzeczy. I wtedy jest najciekawiej. I wtedy jest najciekawiej. Więc ale ja to by się od razu włącza tryb, pan przepytujący tylko... Nie, broń Boże. Nie, ja realnie jestem ciekaw, bo ja znam swoje problemy, w sensie tu w Warszawie, tak? Kredyty, praca, wszystko naokoło, pies jest chory i tak dalej. Ale właśnie nie znam problemów. W sensie mniej znam problemy osób mieszkających w moich miejscowościach, no nie? Jakby mogę sobie poczytać reportaże, nie, wydawane przez Czarne o tym, że jest problem z komunikacją publiczną. Mogę sobie poczytać o problemach z edukacją. Sam nie mam dzieci, więc to też jest dla mnie trochę obce. Ale problemy z pracą, obviously, czy nie wiem, to jak wygląda rola kościoła w mniejszych miejscowościach i to jak ten kościół nawet w mniejszych miejscowościach już powoli bywa oddzielany od ludu. Więc staram się słuchać właśnie po to, żeby... I to nie jest, żeby to nie zabrzmiało jak taki właśnie, wiesz, dziennikarz, reporter, który przyjeżdża sobie trochę mięsa poskrobać i mieć wsad do ciekawych puent w programie, tylko właśnie po to, żeby zrozumieć lepiej kraj, bo kocham Polskę. Kocham ten kraj. Zależy mi na nim. No. A co najbardziej kochasz? W Polsce? Dobra, czego ci brakuje, jak wyjeżdżasz za granicę? Ja lubię bardzo w Polakach to, że mają w sobie ten miks bojowników, takich solidarnościowych, albo tych z powieści Sienkiewicza, z tą taką głęboko osadzoną traumą i smutkiem, że to jest, wiesz, my jesteśmy wymiksowani, no nie? Że to jest z jednej strony hurra, husary, a z drugiej strony, wiesz, tu ci nam zabrali, tak nie było, jak być powinno, mogliśmy być jak Niemcy, a nie jesteśmy, bo nam rozkradali. I dla mnie ten taki miks nostalgii, smutku z radością z tego, co mamy, jest niesamowity. Ja na przykład nie... Ludzie kochają Włochy. A ja we Włoszech nie mogę. Tam wszyscy są za bardzo do przodu, wszyscy są happy, wszystko jest świetnie i jakby pogadajmy przez 20 minut, bo mam czas. Nie? Jakby w Polsce tego nie ma i ja jestem właśnie taki. Nie jestem Włochem ani Hiszpanem. Zrobię skok. A jak ci się udało poderwać taką dowcipną kobietę?
Chociaż powinienem raczej powiedzieć, jak ci się udało poderwać kobietę, która i tak sobie ciebie wcześniej wybrała, bo tak to naprawdę wygląda. Tak to naprawdę wygląda. No nie, tu wyjaśniam widzom, żeśmy się tak kiedyś zgadali, tak. Kiedy ja się zorientowałem, jak dowcipna... Reklamuj mi żonę teraz, dawaj, dawaj. Tak. Zobaczyłem, nie wiedziałem, że udostępniam na Instagramie rysunki Karoliny. Tak. Żony Karola. Mhm. Żeby było łatwiej, wiesz, profi się nazywa Bajki Ezopa, tak? Tak. Zareklamujmy, bardzo tam są śmieszne historie. Na Instagramie w ogóle. Na Instagramie, tak. I wtedy ty mi właśnie napisałeś, że to twoja żona. Pogratulowałem i powiedziałem, o, kolejny mąż swojej żony, bo też uważam za męża swojej żony. Totalnie. Talentowa. Tak, także zareklamowaliśmy nasze żony. Teraz jak ci się to udało? To było liceum, słuchaj. To w Bochni? To było liceum w Bochni, pierwsze liceum. Do końca w sercu. To było dokładnie tak, że ja wtedy miałem fazę na Stinga. Tak, jestem stary. I to były czasy, kiedy nie było Spotify'a i tak dalej. No i płyty, jak się chciało mieć muzykę, to trzeba było pożyczyć od kogoś, kto ma oryginalne albo oryginalne z bazaru i sobie je, że tak powiem, powielić. Tak? Mhm. Takie były czasy. No i pamiętam, że na przerwie kolega oddawał siostrze mojej żony plik pożyczonych płyt Stinga. I mój wzrok powiódł za tym plikiem oryginalnych CD-ków i ja się po prostu przedstawiłem. I tak się poznaliśmy. Jak wy byliście w klasach, w sensie... Ja byłem w Humanie, czyli przyszłość świetlana, a Karolina w Matfizie. Ale równolegle, czy...? Tak, jesteśmy z tego samego roku. Tak. Więc poznaliśmy się przez Stinga, a potem okazało się, że mamy dużo wspólnych tematów. No i Karolina mnie naprawdę zupełnie serio oczarowała tym, jak bardzo, i cały czas oczarowuje, jak bardzo inteligentną i taką... Wiesz, partner cię może popychać albo hamować. To Karolina jest absolutnie osobą, która mnie popycha do przodu. Ja mam nadzieję, że ją też. Ona poszła na architekturę, tak? Jest po architekturze, tak, ale nie pracuje w zawodzie. Ale było rozdzielenie na studiach, ale... No bo ty byłeś, najpierw poszedłeś na pedagogikę. Tak, ale to wszystko było w Krakowie. Tak. Więc jakby wiesz, Kraków małe miasto. A propos tej pedagogiki, byłbyś dobrym nauczycielem? Myślę, że tak. Myślę, że byłbym spoko nauczycielem. Bo byłeś w sumie, miałeś zajęcia ze studentami w Kolegium Civitas o twórczości wideo. Słuchaj, to jest w ogóle dobre, tak. Odezwał się do mnie wtedy, kurczę, nie pamiętam, kto się odezwał, ale zaproponowano mnie właśnie do, na kierunek dziennikarstwo, do Katedry Dziennikarstwa i Nowych Mediów. Stworzono wtedy kurs, który był fakultetem wideo i nowe media. I zaproszono mnie, żeby ten kurs prowadzić. To był jeden semestr w roku. Ja powiedziałem, czemu nie, spoko. No i jak pewnie wiesz, tym wydziałem kieruje pan Jacek Rzekowski. Więc pana Jacka Rzekowskiego spotkałem gdzieś tam pod Pałacem Kultury, bo to Kolegium Civitas tam się mieści. Napapierał się przed zebraniem ciała pedagogicznego, do którego nagle zacząłem należeć. No i przedstawiłem mu się i potem przez to poznaliśmy się i on mnie zawsze przedstawiał, że to jest... Za chwilę pan Karol się powie, tam jest pan Karol od YouTube'a teraz, także ja na spotkaniach ciała pedagogicznego byłem człowiekiem od YouTube'a. Pan Karol od YouTube'a, tak. To było super, dobre, to był dobre. Świetny czas. Dwa semestry, czyli dwa lata tam wykładałem. I co było? Przyznaję, ja prowadziłem zajęcia ze studentami z redagowania magazynów kolorowych na Uniwersytecie Warszawskim. To był koszmar, w sensie porażka. Ja się do tego po prostu nie nadaję. Wiesz, trzeba mieć talent do tego. Ja pamiętam sam, jak byłem początkującym dziennikarzem i mi właśnie redaktor w tygodniku Polityka powiedział, słuchaj, ja nie umiem uczyć młodych, nie mam cierpliwości, ale Jacek Poprzeczko, wicenaczelny, on się świetnie opiekuje młodzieżą. Potem zrozumiałem, o co mu chodzi. Ja po prostu, ja w końcu zrobiłem jakiś taki wariant, wiesz, że zapraszałem znajomych, znanych dziennikarzy, serio, ich przepytywałem przed studentami, żeby coś tym studentom dać, bo ja sam nie potrafiłem. Więc tu jest pytanie do ciebie. Plusy i minusy wykładowcy Paciorka. No, plusy były takie, że byłem praktykiem i to w ogóle jest siłą tego kierunku. Kierunku, czy może nawet całego Kolegium Civitas, bo całego nie znam, ale dziennikarstwa na pewno, bo tam na spotkaniach właśnie ciała pedagogicznego był, wiesz, Konrad Piasecki, Juliusz Braun, Jacek Rzekowski,
Boże, ten łysy. Ten łysy, dobre intro, łysy ten... lewak. Łysy lewak? No wiesz, kto, kurczę blade. Pracował w przekroju. Łysy lewak. Wojtek Orlik. Nie. Jezu, się obrazić, że nazwałem go. Ja teraz. Łysy lewak. Praktykujący dziennikarze. Cześć, ale mnie zaintrygowałeś. Uwaga, polujemy na łysego lewaka. Stary przekrój za najsztuba, ale jak jeszcze bardziej skręcił w lewo. Jezus. Ucho ci nie podpowiada? Kogo wy tam macie w tej redakcji? Szukają, bo mówię, szukamy, nie wiemy. Roman Kurkiewicz? Nie. Ale Kurkiewicz nie jest łysy. Kurkiewicz, Roman. Czy jest łysy? Chyba Roman Kurkiewicz. Ja dzięki niemu dostałem pracę w Playboyu w ogóle, zarekomendował mnie. Tak, chyba Roman Kurkiewicz. Ucho mówi, że Kurkiewicz? Kurkiewicz. No. Kurkiewicz! Kurkiewicz. I inni, Sroczyński, więc wiesz, ci ludzie spotykali się tam, żeby wykładać. Chyba mamy super shorta, nie? Takiego z tym szukaniem. Dobrze. Jest pozdrawiamy Romana. Słuchaj, ale świat jest bardzo skomplikowany, ponieważ... ale dobrze mówimy, bardzo dobrze. To były te czasy, kiedy on tam pracował. Roman, wiesz, ja teraz się spociłem, ponieważ żona Romana jest wychowawczynią mojego syna. No to będzie. Więc mam nadzieję, że nie poniosę konsekwencji za twoje... wątpliwej jakości. To nie były żarty. To nie były żarty, ja próbowałem sobie przypomnieć, dobra. Tylko że w moim programie nie ma ucha. To chciałem powiedzieć. W każdym razie, myśmy się spotykali, żeby wykładać, a potem każdy z nas, siebie też do tego zaliczam, szedł do swojej pozostałej pracy, czyli do redakcji, do dziennika, do telewizji. Więc to było o tyle super, że to nie byli teoretycy, tylko właśnie praktycy. I moim zdaniem to była największa zaleta tych zajęć. Ja po prostu tam studentów starałem się wtłoczyć w świat wideo internetowego Anno Domini 2000, kiedy ja tam byłem przed pandemią, 2019, 2018. Czemu się skończyło? Nie no, czas. Przygotowanie każdych zajęć, zrobienie tego dobrze. Traktowałeś poważnie. I to jest moje pytanie, znaczy w tym sensie, bo przeczytałem w którymś z wywiadów z tobą, że mówiłeś, że byłeś, jesteś Leniem Lesserem, co potraktowałem jako takie kokietowanie odbiorcy, no bo... Okay. Nie wiem, może w przedszkolu byłeś tym Leniem czy Lesserem, może w szkole, ale biorąc teraz zupełnie poważnie, się zastanawiam, kiedy ty masz czas na tak zwane normalne życie? Biorąc pod uwagę ilość tego, co robisz w internecie i jako imponderabilia, i lekko stronisz jakieś różne projekty, ja nawet nie byłem w stanie rozkminić co, gdzie, jak, etc. Więc... Mam kredyt na mieszkanie, wiesz? Kupiłem mieszkanie, wziąłem kredyt. I ten czas nazywa się kredyt. A tak zupełnie poważnie i odbijając od kredytu, bo to jest część odpowiedzi, to ja naprawdę lubię to, co robię. Znasz to. Remigiusz Mróz na tej znanej trzy razy u ciebie był. I będzie czwarty raz w tym roku. No właśnie, że praca to jest odpoczynek, on się męczy na wakacje. Ja się męczę, się stresuję. To nie jest tak, w ogóle przed każdym gościem mam pikawę. Wiesz, podnosi mi się ciśnienie, dłonie mi się pocą. Tak, zawsze. A nie, ty jesteś gościem. Nie, zawsze. Ale tak z ekscytacji. Więc bardzo lubię robić to, co robię. Bardzo lubię się zaskakiwać gośćmi. I praktycznie zawsze się zaskakuje. Bardzo rzadko mi się zdarza, żeby ktoś przyszedł i spełnił to takie, wiesz, oczekiwanie, które miałem w głowie o tym, jaką osobą ten gość będzie. Nie tak dawno był u mnie twój też znajomy Zygmunt Miłoszewski. Oj, tak! Nie wiem, czy widziałeś tę rozmowę. Oj, słuchałem tego z zachwytem. Stary. Znam bardzo dobrze typa, ale... On do mnie przychodzi i ma... Po pierwsze przyszedł z psem. Zapraszam zawsze moich gości z psami, nie ma problemu. W jednej ręce ma torebkę z pobliskiej cukierni, w niej mówi, że ma pączki. Pyta, czy zrobię kawę, bo będziemy gadać o pączkach i o seksie. Tak. Ja mówię, było to w ramach promocji książki dla dzieci, tak, to było zachwycające. Ja mówię, Zygmunt, let's go. Tak. Więc no to jest super, no. Ale nie mam redaktora naczelnego, nikt mi nie mówi, co mam robić, kogo zapraszać, kogo nie zapraszać. Ale nie, to jest wszystko cudowne. Natomiast chodzi mi teraz o to, że czy uznajemy, że ta opowieść o tym Leniu i Lesserze to był bajer, a może dotyczyło to czasów licealnych, tak? No, jakbym mógł nic nie robić i miałbym parę baniek na koncie, to bym... Nie masz jeszcze? A masz pożyczyć stówę? To u tego, to u Stanowskiego było, że ten, komu on, to Jasiowi Kapeli dawał stówę, żeby ten został jeszcze chwilę. Pamiętasz, nie musi być naj, ale taka, a może pamiętasz tą naj, ale chodzi mi o najgorszą rozmowę, najgorszy wywiad, taki wiesz, po prostu katastrofa, że nic, tylko się iść upić albo walnąć głową w ścianę.
wstydzić. Nie było takiej. Nie? Żadnej rozmowy się nie wstydzę. Nie chodzi o to, że ma się wstydzić. Chodzi o to, że po prostu wszystko poszło coś źle. Nie wiem, miałeś no wkurzonego gościa. To wielokrotnie. Nie wkurzonego, przepraszam. To jest mój ulubiony rodzaj gościa. Teraz to bardzo szeroko opowiem, żeby dało się zrozumieć kontekst. Bardzo często bywa tak, teraz już mniej, ale bywało, jednak robię to już kilka lat, że przychodził do mnie gość bądź gościni, którzy nie wiedzieli po pierwsze, kim jestem, tak. Po drugie, czym jest ten format, ponieważ... Dział promocji powiedział, musisz iść do tego. Promujesz film, promujesz książkę, promujesz, nie wiem, program, cokolwiek, idziesz tam, tam będzie pan, tam sobie pogadacie, no nie? Zwłaszcza mówię tutaj o osobach, bez nazwisk, bo to nie jest istotne, ale zwłaszcza tu mówię o osobach, które są... które rzadko udzielały wywiadów internetowych dużym mediom, no nie? Więc oni przychodzili do mnie trochę z takim nastawieniem, nie chcę mówić negatywnym, ale z takim powiedzmy neutralnym, czyli robimy, nie? Jakby przychodzę, mamy pół godziny, robimy, idę do domu, chcę mieć już spokój. Co gorsza, niektórzy z nich dostawali informację, że to potrwa godzinę albo i dłużej, nie? I dla mnie, to widać w oczach, jak ktoś przychodzi z takim nastawieniem, dość szybko. I ja najbardziej te rozmowy lubię i lubiłem i jeżeli się takie przytrafią, to będę takie lubił najbardziej, bo to jest dla mnie challenge. Teraz ja mam tę godzinę, półtorej, żeby ciebie, drogi gościu X, przekonać, nie do siebie, bo ja nie chcę, żeby mnie goście lubili, tylko przekonać do tego, że ty przyszedłeś do formatu, który... że wyjdziesz trochę inny, że ja cię zapytam o coś, o co może cię nie pytali, że opuścisz gardę w pewnym momencie. To też wynika z faktu, dlaczego te rozmowy są takie długie. Jak zaczynałem robić Imponderabilia i pamiętam, że dzwoniłem nieraz do czy znajomych, którzy byli potencjalnymi gośćmi, czy też na przykład do menadżerów osób znanych, to ja na początku dostawałem info, 2 godziny? W życiu ci nie puszczę mojego podopiecznego na 2 godziny. Ja pytam, czemu? Bo on nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Ja mówię, spoko, ale to już moja w tym głowa. Daj mi się tym zająć, ja staram się poprowadzić tę rozmowę tak, żeby okazało się, że ma, bo na pewno ma. Mniej lub bardziej, ale na pewno ma. Więc dla mnie burzenie tej ściany, która często się pojawia i wychodzenie poza banał i wychodzenie poza te pierwsze 10 pytań, które przychodzą ci do głowy na początku, gdy masz gościa na liście potencjalnych gości, to jest klucz programu. I paradoksalnie wydaje mi się, że mogę powiedzieć z pełną pewnością, praktycznie zawsze druga połowa każdej rozmowy jest ciekawsza niż pierwsza. Bo wtedy ta garda opada. Jeżeli już ale opadło. Trzymasz, czyli nie przemontowujesz? No nie, no początek, na koniec. Nie. Ja tego w ogóle nie tnę. Byłeś u mnie. No wiem, no. To się nie zmieniło o sekundę. Chyba, że ktoś mnie poprosi i powie, powiedziałem coś na partię rządzącą, proszę, wytnijmy to. Nie, no, żartuję. Nie, aż tak to nie. Nie, że powiedziałem coś takiego, czego nie powinienem był powiedzieć, no to wtedy oczywiście, wiesz, możemy się dogadać. Ale to jest stary, to z tych 300 paru rozmów to będzie kilka sztuk. Takich, wiesz, że ktoś faktycznie bardzo mnie poprosił o wycięcie jakiegoś fragmentu. I ja rozumiałem, bo to zawsze jest uargumentowane w jakiś sposób sensowny, no to wiesz. No tak. A powiem, to jest a propos tej długości, bo ostatnio czytałem jakiegoś, nieważne jakiego eksperta od internetów, który właśnie mówił, że teraz jest czas na krótkie formaty. Ja myślę sobie, kurde. No jest. Nie, no jest. Jest a czas na bardzo krótkie i czas na bardzo długie. No tak, no ale chodzi mi o to, że on miał na myśli, jak rozumiem, że nie godzina, tylko właśnie coś krótszego, a tutaj myślę sobie Paciorek, Stanowski, nie. Journalista. On ma rację, on ma rację, bo on pewnie myślał, że jest czas na krótkie formaty, czyli TikTok, rolki na Instagramie, shorty. Przecież my tutaj będziemy nagrywać ponoć jakiś krótki format później. Ale tak samo dobrze jest też robić długie formy. Jedno i drugie ma sens. Te pośrednie. Ale te pośrednie zawsze były, więc na nie zawsze też jest czas. Pośrednie masz na myśli, nie wiem, sobie. Pół godziny na przykład. Format. A powiedz, co ty, bo tak, to jest rzecz zmieniająca się, czarna magia, a ty, twoje życie zależy od tego, czyli algorytmy YouTube'a, które się ciągle zmieniają, to weź oświeć mnie i widzów, wiesz, ja na przykład ostatnio słuchałem dyskusji. Wy tu dobrze robicie, ja sprawdziłem ten format, to ktoś... Nie ty, bo nie ty się tym zajmujesz na bank, ja ale jest tu ktoś, kto ma pomyślunek i dobrze to opisuje. Bardzo dziękuję w imieniu ekipy, dobrze, załogi.
Ale słyszałem ostatnio właśnie dyskusję ludzi znających się, wiesz, o shortach, tak? Że najpierw, że była szkoła, że ostrożnie z shortami, bo shorty kanibalizują właściwy odcinek. Potem nagle, że YouTube zmienia jakieś algorytmy. Chodzi mi o to, dwie rzeczy. Na jakimś przykładzie może tych shortów, opowiedz mi, bo musisz się tym zajmować, bo przez, z tego żyjesz, tak? I jak sam wcześniej powiedziałeś, nikt tego za ciebie nie robi. To jak to wygląda takie życie twórcy cyfrowego, twórcy internetowego, kiedy na przykład właśnie te, na przykładzie shortów właśnie, co ty musisz robić, na co musisz uważać, kiedy nie jesteś nastolatkiem, który robi to dla beki i wrzuca sobie, tylko zależy od ciebie wspomniany kredyt. Najpierw powiem ci, dlaczego to jest lepsze niż stare dzieje, czyli praca w tradycyjnych mediach. Bo tam, tutaj są pewnego rodzaju okowy i trzeba się ich gdzieś tam mieć na nie uwagę, ale w starych mediach twój byt bądź niebyt zależał bardzo często od jednej osoby. Od wierzchnika, pracodawcy. A właśnie. Nie tylko od jakości twojej pracy, ale od słupków, ale przede wszystkim jednak od tego, czy ta osoba wyżej mówiła: dajemy Millerowi program, czy nie dajemy? Tak. Przykład. Ale też, jeżeli program dawał radę w tych badaniach oglądalności, o których nigdy nie wiedziałem, czy są prawdziwe, czy nie, to... Oczywiście. Ale też był tam ktoś, tak, jedna osoba, dwie, trzy. Tutaj mamy algorytmy, tutaj mamy widzów i tutaj mamy... Nie chcę tutaj brzmieć jak Sławomir Mentzen, ale rynek w pewnym stopniu sam się reguluje na bazie tych algorytmów. Więc jeżeli mówisz o shortach, no to są rzeczy, które są wprowadzane przez różne platformy, które się testuje. I one mogą zadziałać, ale nie muszą. One mogą docierać do nowych odbiorców, ale nie muszą. Platformy takie jak YouTube wprowadzają na przykład shorty, no bo walczą z TikTokiem, żeby widzów przytrzymać. Na początku YouTube totalnie spieprzył. No bez kozery to powiem. Chrzanili te shorty, one były robione źle. I właśnie nie wpływały pozytywnie na algorytm na YouTubie dla twórców. Natomiast teraz, z tego co wiem, robienie shortsów ma sens. Natomiast czy trzeba je robić? Innymi słowy, czy trzeba zawsze wskakiwać w każdą nowinkę? Nie? Myślisz? Po co? Możesz. Spoko. Jakby, czemu nie? Ale nie musisz tego robić. Ważne jest też, wiesz, no... Jak grasz na lewej obronie, to niekoniecznie będziesz dobrym napastnikiem. W sensie warto jest znaleźć tę rzecz, w której dzieje się najlepiej i radzisz sobie najlepiej i się skupić na niej. A powiedz, a co, rozszerzając od YouTube'a też w stronę mediów, wiesz, Facebook, Instagram, Twitter. Jezu, jak się zaczął gubić. No to co te dzieciaki robią? No. Trochę... Nie, to jest przerażające, wiesz, ta ilość... Marcin, ile ty masz pól, lat? Ile ty masz lat? Gdzie to... Nie, to jest koszmar, nadążanie za tym. Ale chodzi mi o kwestię cenzury i kontroli. Wiesz, zawieszane kanały na YouTubie. Kanały, ludzie, zakazy. Wiesz, ja to na przykład najbardziej przerabiam na Instagramie ze względu na moje hobby, czyli udostępnianie memów na storieskach, gdzie non-stop, wiesz, jestem na krawędzi bana całkowitego za żarciki w ogóle niewinne. Ale kasują ci co? Storiesy ci usuwają? No mam na przykład, mój ulubiony przykład, na przykład dostałem bana, shadow bana, wiesz, tam na 90 dni ograniczeniu na Instagramie. Wrzuciłem, było takie zdjęcie tego ministra Czarnka. Oj ty. Nie, spokojnie. Ja się odcinam od tego, co Marcin teraz mówi. Ale nie, zobaczysz na czym polega. Więc on ma ten, wiesz, przedziałek swój, sławetny. No. Był przerobiony ten przedziałek na błyskawice strajku kobiet i podpisany zemsta fryzjerki. Serio? Naprawdę? I to podparty jest taka fundacja, się nazywa Demagog, więc było opis tej fundacji, że to jest fake news, że to jest zrobione na Photoshopie. Naprawdę? Nie wiedziałem. Serio na Photoshopie zrobili błyskawice? Ale konsekwencje były zupełnie poważne, znaczy, bo Instagram powoływał się na orzeczenie tejże fundacji, że udostępniam fake newsy. A wcześniej miałem jakieś żarciki z powodu, wiesz, jakieś... No co ty to udostępniłeś? Bo bawiło cię to, tak? Bo mnie to śmieszy. Okej, dobra. Teraz kpisz oczywiście i ci w ucho, ale słuchaj, ta anegdotka, i mam ciągle, wiesz, zupełnie na poważnie, na przykład wszystkie memy dotyczące, wiesz, na przykład wrzucam dużo ukraińskich memów, antyputinowskich, już kilka razy,
dostałem ostrzeżenie, że szerzę mowę nienawiści za ukraińskie żarty, wiesz, o agresorze. Szerzysz. No i teraz jest pytanie moje, przy długi wstęp. O twoje, wiesz, doświadczenia i czerwone lampki, gdzie się zapalają, na co uważasz i co o tym sądzisz? Ja się trzymam z daleka, tak a propos ostatniego wątku, ja się trzymam z daleka od tych takich właśnie, to na Twitterze jest też mega popularne, z takich wątków opatrzonych śmiesznym zdjęciem Putina w różnych pozach, czy właśnie zrobionych też przez AI, różnych przekształconych, wiesz, grafik z nim. Nie bawi mnie to, po prostu jakoś do mnie to nie trafia. Jakkolwiek antypatię do tego człowieka mam. Ale jeżeli chodzi o twoje pierwotne pytanie, czyli o cenzurę, to ja bym powiedział tak. Każda z tych platform, Facebook, czyli Meta w ogóle, czyli Facebook, Instagram, Twitter trochę osobno, YouTube trochę osobno i Chińczycy, czyli TikTok, musi wypracować sobie w ramach Unii Europejskiej, bo jesteśmy w Unii, pewne standardy społeczności. Na pewne rzeczy mogą pozwolić, żeby była wolność słowa, wypowiedzi, wyznania i tak dalej, ale pewnej linii nie chcemy przekraczać. Po co? Po to, żebyśmy się nie znaleźli za daleko. Przykład Brexitu i tym, jak pomajstrować w Facebooku można, żebyśmy się znaleźli za daleko, to już zaliczyliśmy. Więc ja jestem sceptyczny, ale też staram się patrzeć łagodnym okiem na ten mój główny serwis, czyli na YouTube'a, który uważam sobie radzi najlepiej. Czyli gdzieś tam potrafi zbalansować content, na który pozwala, żeby go umieszczać, nie banować, demonetyzować, to jest trochę inna kwestia, no bo możesz coś publikować, to będzie, to się nie będzie spieniężało, ale też nie banować za wszystko, nawet jeżeli to jest nieprawda, no bo rzeczy nieprawdziwe na YouTubie też się pojawiają, w sensie nieprawdziwe w sensie fake newsy i niepotwierdzone ale informacje. Nie, to jest jedna sprawa, natomiast jest kwestia na przykład żarcików. Wiesz, ale wiesz, jak to jest żart. Dobry żart, tylfa wart. No, wiesz, dla ciebie żart. Same dobre żarty. Dla ciebie żart, dla kogoś nie, no. Charlie Hebdo jest przykładem tego najgorszego, najdalej idącego żartu, który się skończył tragicznie. Zrobili karykatury Mahometa, za co im zamordowali islamscy radykałowie po prostu. Kilka osób w redakcji. No. Więc to oczywiście moje emocje są po stronie Charlie Hebdo. Moje też. Moje absolutnie. Ja, widzisz, gdyby o mnie chodziło, to ja jestem naprawdę za tym, żeby się śmiać ze wszystkiego. Tylko kurczę blade, historia nam mówi, że nie wszystkich wszystko bawi i trzeba z tym uważać. To prawda, natomiast wiesz, to jest problem, ponieważ ja zupełnie poważnie staram się i uważam, że nie przekraczam żadnych granic. Natomiast granice przesuwają się, że coraz bardziej niewinne dowcipaski w stylu właśnie błyskawica na głowie ministra Czarnka staje się tabu. No, to wydaje mi się, tu najbardziej przewrażliwiony jest Ale kurde, ale wiesz, jak sobie obejrzysz polską prasę pisaną, drukowaną, czy telewizję z lat 80. Nie, przepraszam, wtedy to mnie nie było. 90. 2000, no to wiesz, że ten język się wyostrzył. W sensie wtedy kontra teraz. Wyostrzył, Marcin, kurde. Tak, ale no, z drugiej strony, wiesz jest ile, coś ile takiego... Ile dalej, ile mocniej. Wiesz, to mój ulubiony program rozrywkowy, polityczny, niepolski, czyli Last Week Tonight with John Oliver. No to za pierwsze dwie minuty każdego tego programu tutaj miał być trzy sprawy w prokuraturze po prostu. Tak, i HBO płaci. To jest cudowne. I to jest naprawdę cudowne. Jak on robił pojazd, no, nie będę wymieniał, bo nie jesteśmy u Johna Olivera po pewnej firmie technologicznej, co sądzi o jej produktach. Ja tak myślałem, ja cię kręcę za 20 milionów dolarów po prostu, wiesz. Ale oni mają na to budżet. Ale jest inny człowiek, bardzo ciekawy, którego mega polecam. On chyba cały czas na Netflixie, jego show na Netflixie cały czas można oglądać, on się skończył. Pan się nazywa Hasan Minhaj. Nie wiem, czy kojarzysz. Poczekaj, to jest Hindus. Chyba pochodzenie pakistańskie. Ale w sensie Amerykanin, który mówi o takich dziwnych tematach, na przykład feminizm w Chinach, ten? Nie wiem, czy chyba ten temat był. Chyba mówimy on o tym samym. No, on miał show. No. I on miał show, który się nazywał Patriot Act, po angielsku. Tak, nie tak, pamiętam, mówimy o tym, tak, wspaniałe to jest. I on robił ten show. Zrobił sezon albo dwa, albo trzy i to się zamknęło. Z dnia na dzień, jakby skończył sezon i nie wiedzieć czemu. Nie było żadnego wyjaśnienia, nic z tych rzeczy. I on potem zrobił po latach stand-up.
w którym wyjaśnił wszystko. A on powiedział, że zdarzyło mu się podczas robienia tego programu być zaproszonym do ambasady któregoś kraju, Boże, przepraszam, teraz moja geopolityka siądzie, w ambasadzie na terytorium Turcji, w ambasadzie którego kraju zabito Khashoggiego? Arabii Saudyjskiej. Arabii Saudyjskiej, no właśnie. Więc on został zaproszony do ambasady Arabii Saudyjskiej w jakimś tam celu i wprost, nie wprost dano mu do zrozumienia, że jeżeli on będzie drążył dalej w tym swoim programiku, tak, te tematy, to może go spotkać przygoda. I on odpuścił. On powiedział, ja mam rodzinę, ja mam dzieci. Ja robię program rozrywkowy na Netflixie. Wiesz, jakby John Oliver, John Stewart, ci wszyscy wyrośli z tej samej szkoły. Czyli w sposób zabawny komentuje rzeczywistość, żeby humorem wepchnąć widzom rzeczy ważniejsze do głów, no bo nie każdy będzie czytał poważne dzienniki. I tak zawsze jest. Ale on sobie powiedział, okej. Okay. Oni nie żartują, nie? Jakby oni nie żartują, może to się źle skończyć i odpuścił, więc... Ale Karol Paciorek nie odpuści. Ja się nie znam na geopolityce, poczekaj, panie. Poczekaj, przyjdzie kampania wyborcza, jeszcze inaczej zaśpiewasz. Oho. Pogadamy wtedy. Pogadamy wtedy. Dzięki serdecznie. Bardzo Karol, dziękuję. Karol Paciorek był w Melinie Westerok z wami, ze mną. Dzięki, Karol. Bardzo dziękuję. Melina w Westerok.